Ostatnio bardzo często pytacie się mnie, jak zrobić, aby na Führerreichu Dmowski doszedł do władzy w Polsce. Ja wam dzisiaj pokażę, jak to zrobić, ponieważ to nie jest zbyt skomplikowany proces, wystarczy podjąć odpowiednie decyzje na początku rozgrywki. Przede wszystkim musicie wybrać sobie państwo, którym będziecie grali, więc wybieramy sobie Izrael, tak jest, Jewish Commonwealth, wybieramy, rozpoczynamy im rozgrywkę na nowym save'ie. Dokładnie tak, jak już włączyliście sobie grę jako Żydzi, teraz klikacie na Polskę i klikacie fabrykowanie roszczeń do żydowskich kamienic. Nie no dobra, żartuję. Żartowałem. Trzeba oczywiście zagrać Polską, tak, trzeba zagrać Polską, żadnym Izraelem. Rozpoczynacie nową grę polską. Tak, single player, nowa gra, nawet Polska jest jako jedna z tych ważniejszych frakcji. Rozpoczynamy, to jest ta Polska z Radziwiłłem, dokładnie tak. Rozpocznij rozgrywkę, żadnego Izraela nie wybieramy, to nie jest nam potrzebne, dobra. Nie będę tu żadnymi doktrynami, znaczy badaniami, przemysłem się przejmował, tylko robimy to, co jest nam potrzebne. Przede wszystkim potrzebujemy śmierci Piłsudskiego. Śmierć Piłsudskiego jest niestety niezbędna, aby można rozpocząć, zmiany w naszym gabinecie. Chciałem zrobić serduszko na szybko, ale mi się nie udało. Tak, mam Aspergera. Poczekamy, aż nam się zrobi. Potrzebujemy śmierci Piłsudskiego, zaczniemy robić The Great Sitting of the Sejm. Tak, potrzebujemy tego wielkiego posiedzenia Sejmu. Tak, Piłsudski is dead, niech ziemia mu lekką będzie. Rozpoczynamy wielką debatę. Rozpocznie się seria eventów, trzeba odpowiednio wybrać to, co potrzebujesz. Chociaż nawet nie jest skomplikowane, tak? To nawet nie jest trudne. Chcemy, żeby Endecja, Narodowa Demokracja przejęła władzę. Z Romanem Dmowskim. ONR-u od razu uprzedzam wasze pytanie, obecnie się nie da zrobić, przynajmniej nie w znany sposób, legalny, bez komend, nie da się tego zrobić, poza tym oni nie mają w ogóle drzewka przygotowanego, więc jedyne co możemy zrobić to Romana Dmowskiego jako national populistów, dokładnie tak, i dzięki temu odblokujemy sobie to drzewko, jedna partia, jeden lider, jeden naród oraz wybierzemy sobie, tak, rozpoczęliśmy debatę oraz wybierzemy sobie to. Crash, Resistance, obozy dla mniejszości, polonizacja przymusowa itd. Czyli bardzo śmieszkowe rzeczy, dokładnie tak. Dobra, teraz powinna wyskoczyć seria eventów, więc trzeba się skupić i wybierać to, co ja, bo inaczej Dmowskiego mieć nie będziecie, a będziecie mieć na przykład Witosa, a Witosa mieć nie chcemy. Właśnie, dobra. Pierwszy evencik, wybieramy opcję ostatnią, ponieważ dwie pierwsze, jak widzicie, blokują na ścieżkę populistów. To jest odnośnie praw dla mniejszości, tak? Musimy słuchać konserwatystów, według nich prawa mniejszości są zbyt duże, więc oczywiście wybieramy ostatnią opcję, trzecią. Tutaj możemy nawet gospodarkę, widzę, że zmienić, serio? Nie, nie możemy, co mnie tu bejtujecie, nie możemy zmienić w gospodarki. Zaraz powinien się odpalić kolejny chyba evencik. Chyba, mam nadzieję. O właśnie, Polish Industry, w sumie w tych eventach odnośnie tych ustaw nie ma znaczenia, co wybierzecie. Możecie wybierać to, co jest dla was lepsze. No te trzy cywilniaki są za dobre na początek, tak? Więc ja zwykle biorę te trzy cywilniaki, grając z Polską na Führerreichu, bo to jest zbyt dobre. Na razie te eventy, chyba te cztery eventy, co tu będą, nie mają żadnego znaczenia, ale zaraz zobaczymy, nie jestem pewien. Odnośnie podatków... Odnośnie podatków możecie wybrać, tu też nie ma znaczenia, którą opcję wybierzecie. Te akurat eventy nie mają wpływu na Dmowskiego. Ale chyba teraz będzie ten event odnośnie praw... O właśnie, Freedom Speech. Musicie zakazać wolności słowa. Wolność słowa tylko dla Polaków, dla żadnych mniejszości, bo dzięki temu zwiększacie szanse na national populistów i musicie to wybrać, tak? To jest druga opcja. No, zgadza się. I tutaj niektóre duchy narodowe się pojawiają. Okej, dobra, lecimy dalej. Zaraz chyba powinien być koniec reform. Teraz powinien się odpalić ostatni evencik. Armia, to wybieracie według własnego planu, czy chcecie, to będzie bigger, to będzie better w tym drzewku, jeżeli chodzi o cele narodowe. No nie, mi się podoba tutaj bigger, zdecydowanie mi się tutaj bigger podoba, więc możecie wybrać, to był MOW? Tak, to był MOW, okej, dobra, wybieracie tą opcję, znaczy tu nie ma znaczenia, tak? Co wam będzie lepiej odpowiadało pod to, czym gracie. I to był koniec reform, czy jeszcze coś? Już możemy robić, aha, lotnictwo, to tym bardziej nie ma znaczenia, tak, to jest lotnictwo, wybieracie według własnej woli, ten evencik również nie ma większego znaczenia. Tak jak mówiłem, no nie wszystkie mają wpływ na to, czy Dmowski dojdzie do władzy, tak, są kwestia monarchii i teraz jest bardzo ważny moment, musicie zaznaczyć pierwszą opcję, czyli że nie potrzebujecie monarchii już nigdy więcej, pyk, dzięki czemu władzę przyjmuje Witos, no, ale Witos to nie Dmowski, ale spokojnie, spokojnie, zaraz pojawi się kolejny evencik, bardzo ważny. Nie o Indianach, znaczy Indyjczykach, tylko evencik, mianowicie evencik, o właśnie, odnośnie radykałów. musicie zbanować ONR i Endecję. Musicie wybrać opcję numer 2, czyli banujecie dwie skrajnie prawicowe frakcje. Banujecie je, czyli druga opcja. I teraz powinna się rozpocząć seria eventów, które mogą wam pomóc załagodzić ten spór, albo go jeszcze bardziej podrzedzić. I my, jako taki typowy Witos z wąsem, takim niechlujnym wąsem, który jest brzydkim wąsem, kładacie kij w mrowisko i mówicie, że oni nas nie zatrzymają. Tracicie stabilność, opcja numer 2, jeżeli ktoś nie zauważył, tracicie stabilność, poparcie wojny, są jakieś pierdoły, ale musicie cały czas wkurzać tych, o właśnie. Wysyłamy wojsko, poradzi sobie, tak. Wysyłamy wojsko, znowu tracimy siłę polityczną, opcja numer 2, jeżeli ktoś nie zauważył. I dzięki czemu zaraz lud się wkurzy, znaczy te... o właśnie, czekajcie, nie, to nie jest to, to nie jest to, to jeszcze nie ten evencik, to jeszcze nie ten evencik. Zaraz powinien się wyskoczyć evencik odnośnie strajków i chyba niezadowolenia skrajnej prawicy. Halo, halo? Jak widzicie, oni mają tylko 8, o właśnie. Lud maszeruje na stolicę. Co mogliśmy zrobić źle? Gdzie popełniliśmy błąd? Lud maszeruje na stolicę, okej, dobra. To jest ten event kulminacyjny i teraz, o właśnie. Właśnie, mamy. Nacjonaliści przejmują władzę. Endencja z Dmowskim, proszę bardzo. Rozpoczyna się nowa era, pyk. Mamy Dmowskiego. Mamy Dmowskiego. Mamy, kurde, mamy odblokowane drzewko. Mamy nową erę, pyk. Zrobiono od razu. Jedna partia, lecimy. Można, można. Dobra, to było na tyle w tym poradniku. Myślę, że wam się podobało. Mówię, to nie jest trudno wybrać Dmowskiego, tylko trzeba te niektóre eventy dobrze rozegrać. Nie wszystkie, jak zaznaczyłem na początku, mają wpływ na to, czy Dmowski dostanie się do rządu. No dobra, to było na tyle. Dmowski, bardzo fajna ścieżka. Myślę, że będzie wam się dobrze grał. Cześć, trzymajcie się. Na razie.